Dzień dobry, mamy poniedziałek, 5 października. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości o sobotniej powodzi w Szobiszowicach, nowym punkcie mediacji i kolejnych sukcesach w gliwickiej onkologii. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Po raz kolejny policja prosi o pomoc. W nocy 20 września na przystanku autobusowym przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego doszło do przestępstwa. Pokrzywdzonemu mężczyźnie zabrano portfel z dokumentami oraz telefon komórkowy. Podejrzani płacili później skradzioną kartą. Detektywi dążą do ustalenia tożsamości mężczyzn zarejestrowanych przez monitoring i zwracają się z prośbą do osób mogących udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Osobisty, telefoniczny czy mailowy kontakt. Policjanci gwarantują anonimowość. Tego typu informacje od społeczeństwa wskazują, że pozbywamy się takiego mitu, że współpraca z policją jest jakąś formą donosicielstwa. Jest to raczej objaw dojrzewania społeczeństwa. Szczególnie na Zachodzie mamy rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, które bardzo współpracuje z policją właśnie w celu zmniejszania liczby przestępstw, po to, aby nam wszystkim wspólnie po prostu żyło się lepiej, bo policja sama bez społeczeństwa nie jest w stanie w zasadzie wiele zrobić, bo tak naprawdę to przecież ten przepływ informacji między obywatelami a policją to jest to całe bogactwo, które wiedzy, którą później policja posiada. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy Szobiszowic w nocy z soboty na niedzielę. Osiedle nawiedziła mała powódź. Wszystko za sprawą uszkodzonej rury kanalizacyjnej przy kościele świętego Bartłomieja. Woda zalała fundamenty ulic Bernardyńskiej, Batalionu Kocynierów i Floriańskiej. Żywioł nie oszczędził samochodów na pobliskim parkingu, ale także piwnic. Szkody całą noc usuwały jednostki Straży Pożarnej i pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Już w niedzielę sytuacja została opanowana. Nadal trwają prace mające na celu zlikwidowanie usterki. Ulica Bernardyńska jest już przejezdna. W Gliwickim Sądzie Rejonowym powstał punkt mediacji. Dzięki niemu skonfliktowane strony rozprawy sądowej będą miały łatwiejszą możliwość zawiązania ewentualnej ugody. Mediacja jest instytucją prawną, która cały czas nie jest w Polsce dostatecznie znana. A szkoda, może ona zdecydowanie ułatwić pracę sądom i oszczędzić czasu i niepotrzebnych nerwów stronom. Taka możliwość istnieje już w Sądzie Rejonowym za sprawą nowo otwartego, specjalnie przygotowanego do tego punktu. Strony w intymnych warunkach, z dala od osób trzecich, będą mogły rozmawiać o tym, jak, czy w ogóle możliwe jest zawarcie ugody, po to, żeby w sposób pokojowy zakończyć spór sądowy. Mediacja, w odróżnieniu od rozprawy sądowej, może przynieść satysfakcję nie tylko jednej ze stron. Jest to na pewno bardzo duży plus każdego postępowania sądowego, jeżeli uda się przeciwstawne strony nakłonić do ugody, dlatego że z mediacji, co zawsze staramy się podkreślać, obie strony mogą wyjść zwycięsko. Z rozprawy sądowej zazwyczaj jest tak, że jedna strona wychodzi zadowolona, a druga nie. Otwarcie punktu związane jest z realizacją projektu prowadzonego przez Ośrodek Mediacji Uniwersytetu Śląskiego. Dlaczego uczelnia zdecydowała się na otwarcie punktu w Gliwicach? Punkt mediacyjny w sądzie w Gliwicach powstał dlatego, że jest to jeden z największych sądów na Śląsku. Zarówno pod względem ilości sędziów, tak, ale najważniejsze dla nas to liczba spraw. Liczba spraw daje szansę na to, że idea mediacji będzie w gliwickim punkcie w sposób dobry promowana. Zwłaszcza, że od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać ustawa, która znacznie ułatwi z niej korzystanie. Będzie ona zachęcała do polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego.
Centrum Onkologii odbyło się dziś spotkanie pacjentów i konferencja pod nazwą 1000 transplantacji szpiku i 2 transplantacje twarzy w Gliwicach. Na konferencji głos zabrali przedstawiciele placówki, środowiska naukowego, współpracujący z Instytutem oraz lekarze i pacjenci. Podsumowano ostatnie lata działalności centrum. W naszej pracy bywają momenty trudne. Są też momenty radosne i są chwile świąteczne. Takie, kiedy możemy spotkać się z naszymi pacjentami, czasem po latach. My tych kontaktów potrzebujemy jak powietrza, proszę mi wierzyć. One dają nam siłę, motywację, stąd szczególnie serdecznie witam Państwa, naszych pacjentów, którzy zechcieli zaszczycić nas dzisiaj swoją obecnością. Prawie wszyscy moi lekarze mają 2 specjalizacje z chorób wewnętrznych, transplantologii, hematologii. Mają doświadczenie w zakresie tego typu leczenia i to bardzo, bardzo ułatwia organizację i wpływa na efektywność. Ośrodek jest nowoczesny, jest kompleksowy. Jest bardzo dobra współpraca z radioterapią, z różnymi metodami obrazowymi, także nawet nie wiem, kiedy nam się zrobiło 1000 przeszczepów, to chyba było w maju. Dzień dobry. Mam na imię Agata i od przeszczepu szpiku kostnego minęły 2 lata, 6 miesięcy i 1 dzień. Kiedy we wrześniu 2012 roku dowiedziałam się, że jestem chora na ostrą białaczkę szpikową, moje życie się zatrzymało i to wszystko, co było potem, było jak film oglądany gdzieś z boku. Kiedy słyszy się, że diagnozę białaczka, to od razu człowiek myśli wyrok śmierci, koniec. A tak nie jest. I dobrze, żeby wszyscy ludzie wiedzieli o tym, że to jest choroba, może nie jak każda inna, ale choroba, która w XXI wieku jest chorobą wyleczalną. Jest to choroba, przez którą można przejść i można zacząć normalnie żyć. Cała medycyna poszła do przodu. W Polsce w roku ubiegłym zrobiliśmy 1450 przeszczepów. Z tego ponad jedna trzecia jest robiona na Śląsku, powiem razem w tych 2 ośrodkach, w Gliwicach i w Katowicach. Ja ze swojej strony powiem tyle, że wróciłem nie tyle do normalnego życia, to znaczy nie tylko chodzę po chleb, masło, bułki do sklepu, ale wróciłem do armii, co dla mnie jest dużym jakimś tam osiągnięciem, bo było to dla mnie całym życiem. Bardzo miło też wspominam romantyczne kolacje z wspaniałymi pielęgniarkami. Oczywiście. Ten, kto był na oddziale, wie, że to mogło się odbyć tylko przy topionym serku, jajkach na twardo, tudzież tam parówkach gdzieś ugotowanych przez panie z kuchni. To jest apel do wszystkich ludzi, którzy obawiają się tego, że zostanie dawcą może w jakimś stopniu nadszarpnąć ich zdrowie. W żadnym wypadku. Spotkałam się z dawcami i na oddziale tutaj w klinice, którzy byli przygotowywani do poboru komórek i wiem, że jest to dla nich ogromne przeżycie, ale również ogromna radość. To wszystko w poniedziałkowym wydaniu wiadomości. Za chwilę serwis sportowy, na który zapraszam w imieniu Tomka Czujka, a po nim prognoza pogody na wtorek. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Kolejne zwycięstwo Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni po dramatycznym i zaciętym spotkaniu pokonali Wisłę Kraków 1-0. Jedyną bramkę zdobył Martin Nespor dosłownie kilka sekund przed końcem pierwszej połowy zawodów. Po wznowieniu gry atakowały obie strony, ale rezultat nie uległ już zmianie. Piast nadal prowadzi w tabeli ekstraklasy z 6-punktową przewagą nad Pogonią Szczecin. Ciężkie. Myślę, że pierwsza próba zagraliśmy bardzo dobrze i mieliśmy dużo okazji, myślę.
które mogli być bramkę. No. Można powiedzieć, że była to wymiana ciosów, bo ani jedna, ani druga drużyna chyba nie była zainteresowana remisem. Cieszę się z tego debiutu. Wygraliśmy mecz, to najważniejsze. Dzisiaj kibice nam bardzo w tym pomogli. Trzeba przyznać, że w końcówce też mieliśmy troszeczkę szczęścia, bo Wisła prawie praktycznie chciała nam wjechać do bramki. No i szczęście nam sprzyjało. Cię realny wynik. No. Gramy dla kibiców, gramy dla Piasta Gliwice, dla naszych rodzin i wydaje mi się, że w każdym meczu potwierdzamy, że to pierwsze miejsce nie jest przypadkiem. 150. występ w Ekstraklasie. Jak będziesz go wspominał? Bardzo sympatycznie. Cieszę się, że udało mi się już tyle czasu biegać po boiskach Ekstraklasy, także nawet nie wiedziałem, że jest to taki mały jubileusz. Tym bardziej jestem bardziej szczęśliwy, że ten mecz wygraliśmy. I ja myślę, że w ostatnich minutach było nerwowo, ale było, więc ja myślę, że wszystko było pod kontrolą. No. Podchodzimy do każdego treningu na 100% i każdy mecz jest dla nas najważniejszy. Nie mamy żadnego takiego w głowie poczucia, że jesteśmy, nie wiem, tutaj już tak pewni siebie, żeby nas to nie zgubiło, bo wiadomo, że gdzieś ten cel, jaka pierwsza ósemka jest, no trzeba jeszcze tych punktów zrobić, dlatego każdy mecz jest ważny i każdy mecz podchodzimy po to, żeby ten cel jak najszybciej zrealizować. W sobotę odbyła się kolejna edycja biegu Przebij Piątkę Ani. Impreza tym razem miała miejsce w Szałszy. Celem wydarzenia było zebranie jak największej ilości pieniędzy na zaawansowane protezy, które pomogą odzyskać samodzielność młodej gliwiczance, która 10 miesięcy temu straciła obie ręce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobota była dla niektórych gliwickich biegaczy bardzo aktywna. Tego dnia w naszym mieście i tuż za Miedzą odbyły się bowiem dwie imprezy dedykowane amatorom właśnie tej dyscypliny sportu w Ligocie Zabrskiej i w Szałszy. Oba biegi nie były tylko zwykłymi zawodami sportowymi. Myślę, że jakby ktoś jeszcze zorganizował dzisiaj trzeci bieg, to bym pobiegł. To są wszystko biegi w bardzo ważnej sprawie. Po pierwsze, żeby dzieci mogły pojechać na ferie. Te dzieci, które no, nie mają tyle szczęścia co my. A dwa, żeby Ania mogła wrócić do normalnego życia i to jest ważniejsze niż cokolwiek. Ania to młoda gliwiczanka, którą niecały rok temu spotkała tragedia. Nieszczęśliwy wypadek diametralnie zmienił jej życie. Ani jest trudno wrócić do codzienności. Każdy dzień jest dla niej wyzwaniem, jest trudnością, jest jedną wielką barierą, z którą musi sobie radzić, tak samo jak jej rodzina. Biegaczy chętnych do pomocy Ani nie zabrakło. Jest to środowisko, które bardzo często angażuje się w przedsięwzięcia o szczytnym celu. Biegacze to jest taka jedna wielka rodzina. Ja to widzę na wielu biegach, na których jestem. To przyszło do nas z zachodu i świetnie się wpisujemy. Jest wiele imprez charytatywnych, ale biegi to jest fajne połączenie. Biegacze lubią swoją pasję, a przy okazji lubią pomagać. Jak się wie, że te pieniądze są na jakiś szczytny cel, coś ważnego i wartościowego z tego wyjdzie, zdecydowanie lepiej się biegnie. W Szałszy oprócz głównego biegu na 5 km odbył się też bieg z przeszkodami dla najmłodszych. W październiku w Gliwicach odbędą się kolejne imprezy biegowe, z których dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację i protezy Ani, m.in. półmaraton gliwicki i morderczy Ranmagedon. Okazji do sprawdzenia swojej kondycji, a zarazem uczestnictwa w szczytnych projektach nie zabraknie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.